Policjanci i funkcjonariusze posterunku Straży Rybackiej w Kruszwicy obserwowali cierpliwie jezioro w okolicy miejscowości Strzelce. Około godziny 8 wypatrzyli na brzegu jeziora mężczyznę, który w gumowych butospodniach wszedł do wody i zaczął wyciągać kłusowniczą sieć. Kiedy wyszedł na brzeg, został zatrzymany. Nie krył wielkiego zaskoczenia widokiem mundurowych. Funkcjonariusze zabrali kłusownikowi 3 sieci, tak zwane wontony. Zabezpieczyli też około 3 kg nielegalnie odłowionych ryb. Z zatrzymanym 42-letnim mieszkańcem Strzelec pojechali do jego domu. Na miejscu przeszukali pomieszczenia gospodarcze. Znaleźli tam kolejne kłusownicze sieci, 2 gumowe pontony oraz inne drobne kłusownicze akcesoria. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany. Usłyszał zarzut nielegalnego połowu ryb, za co grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.